Radio Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. Gramy już 25 lat. Tak nietypowo, ale bez lipy. Rafał Przybył, burmistrz Wieruszowa, naszym gościem. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i od razu przepraszam, to nie był mój pomysł, żeby w letni czas prowadzić tego typu audycję. To Daniel Tarchała, siedzący naprzeciwko mnie. Ja dziękuję, że skorzystał pan burmistrz z zaproszenia. O tej lipie właśnie chciałem rozpocząć. Co jest z tą lipą, nie tak, że zrobił się taki szum w Wieruszowie? Chodzi o lipę, drzewo, symbol tutaj na rynku w Wieruszowie. Podobno usycha, to prawda? To prawda, to znaczy według dendrologów i według wszelkich znawców przyrody, a także fitologów, drzewo po prostu potrzebuje składników. Została zdiagnozowana tam sytuacja dotycząca dostępu wody. Woda ponoć jest, nie ma ponoć składników. Natomiast czekamy jeszcze na ekspertyzę dotyczącą szyjki pnia. Natomiast jeżeli chodzi o lipę, to rzeczywiście rozumiem, że pan Daniel Tarchała zapoznał się z niektórymi publikacjami. No tak, właśnie, głośnymi publikacjami. Wieruszowie zarzucają, że modernizacja rynku skłoniła właśnie do tego, może nie skłoniła, spowodowała, że ta lipa usycha. Być może jakiekolwiek zabiegi, które były prowadzone tam, wpłynęły na to drzewo, natomiast no, chciałbym zaczekać, tak jak powiedziałem, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o florę, nie chcę się wypowiadać, jeżeli chodzi o faunę, z racji zawodu weterynarza mógłbym więcej. Czyli nie jest prawdą, że zaczęła usychać, kiedy Rafał Przybył rozpoczął rządy? To znaczy, można do każdej historii coś tam dopisać, prawda? I mam swoich oponentów, którzy pewnie będą... Będą to wykorzystywali. Natomiast mam nadzieję, że chociaż pogoda będzie letnia i nie będzie na kogo zrzucić przyczyn deszczu i, że tak powiem, chmur burzowych. O inwestycjach, panie burmistrzu, porozmawiamy. Ta największa infrastruktura sportowa, stadion w Wieruszowie, od lat wyczekiwana, udało się pozyskać znaczne środki. No i ten stadion faktycznie będzie niebawem tętnił życiem, zatestowaną bieżnią, murawa, nawadnianie, to wszystko. To znaczy tak, stadion jest jedną z takich inwestycji. Powiem tak, że rozmowa toczy się jak gdyby z burmistrzem, ale burmistrz ma tutaj naprawdę, i to nie jest żadna kokieteria, najmniej zasług. Gosit. Tak, Gosit, ale też ci urzędnicy, którzy uratowali jak gdyby infrastrukturę stadionu. Przypomnijmy, że Prosna Wieruszów, stowarzyszenie, które było właścicielem tych terenów, popadło w bardzo duże długi i my postanowiliśmy za cenę tych długów odkupić to, tak? I ta cała batalia toczyła się między kilkudziesięcioma wierzycielami i także komornikiem. Udało się te czasy przesunąć i tym samym uratować te bezcenne tereny, bo jeżeli popatrzymy na topografię Wieruszowa, to tak naprawdę to jest optymalny teren, który można dedykować tego typu obiektom. Ale to jeden z wielu. Ja tak podchodząc do tych wyborów, zeszłych wyborów, tak, kiedy patrzyłem właśnie na Wieruszów, no to oceniałem go jako bardzo dobre miejsce, to znaczy gminę Wieruszów, jako bardzo dobre miejsce z wieloma kreatywnymi mieszkańcami, w sumie przedsiębiorcze, Polska w pigułce, 97 rok. Natomiast miejsce, które trochę było pozbawione takich właśnie podstawowych silników. Ono oczywiście ma wiele zaniedbań. I żeby być szczerym, to oczywiście gdybyśmy prowadzili taką rozmowę z ołówkiem w ręku, to więcej jest rzeczy, których jeszcze nie zrobiono, niż te, które się robi, ale wszystko to jest analogiczne do budżetu domowego, tak? Nie wszystko naraz uda się wykonywać. Ja przypomnę, że gmina Wieruszów ma 6-milionowy budżet inwestycyjny roczny, 6-milionowy budżet, w tym akurat roku 8-milionowy, natomiast potrzeby są naprawdę dużo, dużo większe i myślę, że większość mieszkańców skupia się jak gdyby na tej infrastrukturze dodatkowej, natomiast no, takim never ending story są zawsze i takim leitmotywem są drogi i one zawsze będą, bo tych dróg jest dużo i te zaniedbania i niedofinansowanie przez lata oczywiście wychodzi w postaci dziur, zawaleń, ubytków. O tych drogach jeszcze, panie burmistrzu, porozmawiamy. Właśnie o budżecie inwestycyjnym, może to wynika z tego, że podatki, no to jest tak, mieszkańcy nie chcą podatków, podwyżek, ale też chcą inwestycji. Nie można jednego realizować
bez drugiego. No tak, no to są to oczywiście gdzieś niepopularne decyzje dotyczące podatków. Natomiast jeżeli popatrzymy na niezależne jakieś badania, oczywiście wiem, że mieszkańcy nie muszą się tym akurat interesować i to nie jest jak gdyby wyznacznikiem standardu życia w danym miejscu. Natomiast przytaczane były też na waszej antenie, także i na waszym portalu badania dotyczące racjonalnego zarządzania gminami, tak, które było przeprowadzone przez niezależne media i ośrodki badawcze. No i tam wspięliśmy się wyżej. Ja to nie traktuję tego jako element jak gdyby do zadowolenia już teraz, natomiast czytam to jako kanwę i taki fundament, na którym będzie można budować coś więcej, tak, bo dla mnie jak gdyby najważniejsze jest to, żeby wykorzystać teraz tę koniunkturę, która się zdarzyła i o której nikt na przykład 4 czy 5 lat temu nie mógł przewidzieć, tak, czyli co jest bazą tak naprawdę rozwoju i wypadkową tego, że się rozwijamy. Mieszkańcy, przede wszystkim mieszkańcy, tak, bo mieszkańcy to ci niepopularni podatnicy, ale mieszkańcy to także przedsiębiorcy, mieszkańcy to także idee i pomysły, tak? Ten wskaźnik demograficzny, który był w Wieruszowie, który się załamywał z różnych powodów. Tutaj nie ma żadnej roli, żeby była jasność, jeżeli słuchają mnie moi oponenci, nie przypisuję sobie tej koniunktury, ta koniunktura nam się zdarzyła, należy się z niej cieszyć, ale należy ją wykorzystywać, czyli zakłady pracy i mieszkania. To jest podstawa i myślę, że Wieruszów jest chyba tak, nomen omen, na dobrym szlaku, żeby to wykorzystywać. A jeśli chodzi o podatki, mieliście podwyżkę za wodę, za śmieci? To znaczy, mieliśmy, no właśnie, to jest to, co jest niezauważalne, tak, że jeżeli coś popełniamy błędy, one są eksponowane w silny sposób, tak, i w silny sposób krytykowane i to jest chyba dobre w wolnym, demokratycznym kraju, żeby gdzieś tam zarządzającym, bo nie lubię używać terminu władza, wytykać. Natomiast u nas były rzeczywiście to minimalne. Praca urzędu... Pytam burmistrzu dlatego, że niektóre samorządy specjalnie w tych rokach, jak ja to nazywam, wyborczych, specjalnie blokują jakieś podwyżki, nawet inflacyjne, które są koniecznością, żeby tylko skupić uwagę wyborców, a później po wyborach nagle podwyżki idą w górę. No tak pewnie się robi, natomiast przypominam, że tę niepopularną decyzję o podniesieniu kilkuprocentowym podatku podjęliśmy podczas trwającej kadencji, tak? No, ona była, uważam, konieczna. Czyli u was nie było takich wyhamowań, kiedy było trzeba, to podnosiliście. Ale tak? Myślę, że to wszystko jest chyba na zasadzie takiej, że trzeba rozmawiać z mieszkańcami i trzeba po prostu te informacje jak gdyby wcześniej gdzieś tam w świat wysyłać. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o nasze wydziały i chodzi o przedsiębiorstwo komunalne, to widzę, że tamtejsi pracownicy, co chciałbym tutaj podkreślić, żeby było zauważone, naprawdę sporo się napracowali nad tym, chociażby sytuacje przetargowe, tak, z odbiorem odpadów, które zabezpieczyliśmy na 3 lata, w pewien sposób zabezpieczyły nas przed podwyżkami. Teraz patrząc na przykład na okoliczne gminy, gdzie w związku z powstaniem nowego organizmu Wody Polskie i tak dalej, tych wszystkich rozwiązań, gdzie o kilkadziesiąt procent są podwyżki, u nas one są rzeczywiście minimalne i śladowe. Panie burmistrzu, skoro mowa tutaj o przetargach, a chciałem jeszcze dopytać o inwestycje, wy też macie problemy takie jak inne samorządy. Tak naprawdę przetargi to fikcja, to teraz to urzędy muszą się prosić wykonawców. Słuchaj, zróbcie nam, wybudujcie za jakąś... Ale dokładnie, ale tak jest u was, ale oczywiście tak jest chyba w całym kraju, przynajmniej w naszym regionie, który rzeczywiście dynamicznie się rozwija. Ten rok wyborczy też robi swoje, tak, bo każdy samorząd gdzieś tam i chce dokończyć pewne rzeczy, ale są też pewnie próżni włodarze, którzy gdzieś tam na tym finale chcą jak gdyby pokazać, zaznaczyć. Ale to kosztuje, bo to jest jak to urząd, jak to gmina prosi się wykonawcy, to musi mieć konkretną ofertę. No oczywiście, że tak. Ja wykonuję telefony, nie wiem jak tam z podsłuchami, ponoć takich się nie powinno wykonywać, no ale proszę rzeczywiście przedsiębiorców do przystąpienia do danych do przetargów i że tak powiem, żeby nie być gołosłownym, ostatnio prosiłem jednego z przedsiębiorców o przystąpienie, znaczy o zastanowienie się, tak, nad przystąpieniem do przetargu za prawie 1 000 000 zł, więc to są niebagatelne... Bo nie było chętnych. Tak, bo nie było chętnych. Zresztą my mamy wiele pułkowników, czyli dokumentacji złożonej na półce ze względu na to, że nie ma chętnych. I tutaj by akurat do jednego z takich najbardziej, że tak powiem, kreatywnych mieszkańców, którego pozdrawiam, pana Sylwestra Misia, między innymi Marianka Park czy Pomosty. Tutaj też będziemy mieli trudności z wyłonieniem wykonawców, ale zostawiamy
zostawimy środki w tak zwanych niewygasach i niezależnie od tego, kto będzie w Radzie i kto będzie burmistrzem, jeżeli tylko zechce i będzie uważał, że to był dobry kierunek, będzie mógł te inwestycje zrealizować. Co? Bo dobiegają końca prace związane z zabezpieczeniem dworca oraz wieżą ciśnień na Podzamczu. Co dalej z tą inwestycją? Znaczy, tutaj jak gdyby chciałbym wrócić do tego, co czasami nazywa się szczęściem. Jak popatrzyłem sobie na te wszystkie rzeczy, te wszystkie deklaracje, które tutaj padały, często gdzieś też jako człowiek ocierałem się o różnego rodzaju populizmy, to przypominam sobie taki film właśnie kampanijny, gdzie spacerujemy w Wieruszowie, pokazując jego słabe punkty, tak? Od dziurawych ulic poprzez nabrzeże Prosny, stadion Prosny Wieruszów, w okolice dworca PKS-u i kończąc na dworcu PKP. I powiem tak, że to tylko i wyłącznie było szczęście, że te inwestycje udało się zrealizować, natomiast jeżeli chodzi o dworzec PKP, rzeczywiście byliśmy zdeterminowani i jeździliśmy, mówiąc kolokwialnie, za tą inwestycją do PKP, który jest właścicielem tych obiektów, żeby przystąpić do remontu. Tylko to nie jest, tutaj nie jestem jeszcze hura optymistą, ponieważ to, co Państwo obserwujecie, wieże ciśnienie, dworzec, to tylko tak naprawdę z zewnątrz jest wyremontowany. Teraz trzeba by było pomyśleć o dworcu, jak go zaadaptować i przede wszystkim jak go przejąć, tak, od PKP, bo jeszcze nadal nie jesteśmy właścicielem tych obiektów. A co z tą mogiłą nazywaną dworcem PKS w Wieruszowie? To też miało być modernizowane i jakoś prac nie widać. Prac nie widać, ponieważ trwają rozmowy z przedsiębiorcami i trwają rozmowy z prywatnym inwestorem, który nieopodal dworca wybudował park handlowy Turbina i tutaj te tereny też są do zagospodarowania. Jest kilka pomysłów, tak, na to, co tam posadowić. Ja osobiście, jako mieszkaniec, nie jako burmistrz, widziałbym tam po prostu to, czego nam brakuje, czyli dobry obiekt widowiskowo-teatralno-kinowy, tak, na miarę wyszanowania. Nie mówimy tutaj o, że tak powiem, o przerostach typu IMAX, tylko mówimy o nowoczesnym obiekcie na 150 miejsc. Ośrodek kultury niejako. Tak, ośrodek kultury niejako też, bo tego nam brakuje. Jeżeli patrzymy, i powiedział pan o dworcu, który, że tak powiem, pachnie, woni i wysyła blask zeszłej epoki i, że tak powiem, takie znaki od pana Barei, to tym samym na przykład stoi też Dom Kultury. To jest obiekt stary, już nie do zmodernizowania. Oczywiście można go odnowić, ale jak gdyby tej topografii i układu pomieszczeń nie da się tam zmienić, więc myślę, że to powinien być następny krok też do zabezpieczenia mieszkańcom Wieruszowa, by jak gdyby kolejnego obiektu, którego nie będą mogli się wstydzić, nie będą musieli się wstydzić. Gmina pozyskała środki na przebudowę modernizacji ulicy Kolejowej? Tutaj pan zadaje takie pytanie, czy gmina pozyskała. Nie, myślę, że to nie gmina. Myślę, że to osoby, które są związane jak gdyby z samorządem i nie tylko gminnym, ale też powiatowym. Mówię tutaj o panu Marku Stojeckim, ale też mówię o panu pośle Piotrze Palaku. Myślę, ale ogólnie środki są pozyskane. Tak, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało, że to nie gminie udało się to pozyskać. Oczywiście braliśmy udział w rozmowie, natomiast trudno mi przypisywać sobie tego typu jak gdyby kroki, ponieważ to się odbywało też przy dużym udziale innych osób. Ale były. Tak, no było. Duże to są środki? No to jest ponad 500 000 zł, które dostaliśmy dofinansowania. No i teraz kwestia, powracamy do początku rozmowy, tak? Szukamy wykonawcy, ogłoszony jest przetarg i kwestia tego, czy znajdziemy i czy zdążymy to zrobić w określonym terminie. Podobno przygotowywany jest projekt na modernizację drogi powiatowej Wieruszów-Cieszyn-Wyszanów. To jest takie partnerstwo z powiatem. No właśnie, i to jest to, żeby właśnie sytuacja taka, kiedy nie mówimy o gminie, tylko o tym, co się wydarza, jak gdyby co się zahacza. Za partnerstwo są tak punkty dodatkowe w rankingach. Tak, dokładnie tak. Natomiast tutaj trzeba zauważyć, że w tych ostatnich czterech latach, trzech i pół roku, tak, kiedy mam okazję i zaszczyt gdzieś uczestniczyć w tych rozmowach, powiat rzeczywiście wyłożył spore środki na swoje drogi znajdujące się na terenie gminy. Zresztą partycypowaliśmy też w niektórych realizacjach inwestycji i tutaj należą się naprawdę słowa podziękowania i dla zarządu, i dla rady, i dla pana starosty, że zwracają. Przypomnę o tej inwestycji, która była w centrum Wieruszowa, kiedy ta zaniedbana ulica Warszawska i Wrocławska nabrała teraz nowego kształtu i w ogóle estetyka tego jest zupełnie, zupełnie inna. Oczywiście są uwagi, mamy 14 tysięcy mieszkańców, każdy mieszkaniec to inne spojrzenie, inna idea, ale myślę, że generalnie nie ma się czego wstydzić. Panie, mieszkańców nie interesuje, czy to jest droga powiatu, czy gminy. Dokładnie tak. Oni chcą mieć po prostu dobrą drogę.
Dokładnie tak, jestem zawsze tego samego zdania i kiedy rozmawiamy z radnymi Rady Gminy, to też są tego samego zdania, że mieszkańcy po prostu chodzą po drogach, nie pytając, czyje one są. One mają być po prostu równe i takie, których się nie powstydzimy. Rozmawiał pan z przedstawicielami Plajderer w sprawie inwestycji środowiskowych. 50 baniek podobno ma na tą inwestycję iść. No. To też taki kontrowersyjny temat. Już te rozmowy jak gdyby i sygnały dotyczące funkcjonowania tego jednego z największych zakładów, ale też pamiętajmy, że zakładu, który by przyczynił się też do rozwoju Wieruszowa i w ogóle do rozwoju tutaj tego regionu, jeżeli chodzi o branżę meblową, trwały od dawna. Tak? Nie chciałbym tutaj wysyłać jakichkolwiek sygnałów, bo nie mamy na to dowodów. Natomiast generalnie rzeczywiście przez wiele lat, do tej pory zresztą, mieszkańcy sygnalizowali po prostu uciążliwość funkcjonowania tego zakładu. Tak? Wreszcie po jednej z publikacji, takiej prywatnej publikacji na jednych z portali społecznościowych, udało się zaprosić przedstawicieli, podjęliśmy rozmowę. Myślę, że powinniśmy być z nich zadowoleni. Natomiast ja zawsze sceptycznie podchodzę do tego, co ma być, bo to, co ma być, to jeszcze tego nie ma. Jak będzie, to poinformuję. Panie burmistrzu, jak udało się dostać podwyżkę, tak? Bo tak naprawdę wszystkim wodaczom zabierają, a pan burmistrz dostał. Tak, znaczy to jest dla mnie niekomfortowe pytanie, bo po pierwsze dotyczy pieniędzy, tematu, na który naprawdę gdzieś tam... Po drugie, raczej ugrupowania, które zarządziło, też nie jest panu bliskie. Nie, po drugie ja w ogóle, tak, to też nie jest żadne ugrupowanie. Politycy nie są mi bliscy, tak? Są wśród polityków ludzie, którzy są mi bliscy, natomiast polityka generalnie nie jest mi bliska. Ja nie brałem udziału w ogóle w tych rozmowach, to nie był mój pomysł, żeby takie kroki gdzieś tam przedsięwziąć i nie jestem tutaj zakłamany, naprawdę. Ja mam, że tak powiem, co robić w życiu. Dla mnie fotel burmistrza, dokładnie krzesło, bo fotel wyrzuciłem od samego początku i siedzę na takich samych krzesłach jak ci, którzy do mnie przychodzą, czy to są pracownicy, czy mieszkańcy, zupełnie nie przestawiło mi optyki. Natomiast to jest poważna rozmowa, jeżeli mówimy o wynagrodzeniach samorządowców czy urzędników, to jest naprawdę temat na poważną rozmowę właśnie w tych czasach, ponieważ proszę zauważyć, sektor prywatny sięga po najlepszych. Oczywiście, za chwilę w gminach, w starostwie powiatowym ci najlepsi będą do sektora prywatnego zagrani właśnie. Tak, odchodzą już to się dzieje. Myślę, że jak gdyby teraz ten stereotyp urzędnika też powoli będzie się zmieniał, inaczej zresztą będziemy do tego podchodzili. Zresztą ja w ogóle zawsze zwracam uwagę, że wszędzie, czy jesteśmy w strukturach policji, czy w strukturach sądowych, czy w strukturach samorządowych, czy pracujemy w radio, czy pracujemy na budowie, wszędzie są ludzie i wszędzie, że tak powiem, możemy się dogadać i porozumieć, i żeby łamać te stereotypy. Ale patrzenia. Patrząc na oświadczenie majątkowe, niektórzy naczelnicy u pana w gminie zarabiają więcej niż burmistrz. Być może tak, natomiast dokładnie ja nigdy się nie przyglądałem oświadczeniom majątkowym. Pytam w innym kontekście, bo wspomniał pan, że ma co robić w życiu i ale oczywiście, może być tak. Taka sytuacja, że otrzyma pan niedługo propozycję pracy gdzie indziej. To znaczy, ja już jakieś takie propozycje gdzieś tam otrzymałem. Słyszałem. Tak, natomiast rzeczywiście mówię to i do przyszłych radnych i w ogóle jak gdyby do suwerena, tak? Żeby jak gdyby bacznie obserwował to, co się dzieje właśnie w urzędach i dotyczy. Zresztą suweren zawsze bacznie obserwuje wszystkich kwestii finansowych, które się dzieją. Jak pokazały ostatnie miesiące, nawet na pułapie rządowym skończyło się to, że tak powiem, wielką katastrofą. Natomiast rzeczywiście trzeba patrzeć w tę stronę, żeby jak najwięcej tych młodych albo i kompetentnych, już doświadczonych ludzi zatrzymywać w urzędach. I tak jest, że samorządowcy, czy to burmistrzowie, czy na stanowisku burmistrza, wójta, czy prezydenta, często zarabiają dużo mniej niż jego prezesie. Natomiast ja już tu podkreślam, mnie to nie boli i ja w to nie... Niech zarabiają więcej, byleby się po prostu działo na rzecz mieszkańców. Rafał Bur przybył, jest gotowy do startu w kolejnych wyborach samorządowych na urząd burmistrza Wieruszowa. Znaczy, to jest taki... Ja się przerażam jak gdyby tym okresem, który nadchodzi, bo ten okres to mi się kojarzy właśnie z anonimowymi zawsze wpisami i z jednej strony i z drugiej, tak? I ja tutaj też mówię o wszystkich jak gdyby stronach. W ogóle jakiś rozpoczął się taki okres dziwnego konfliktu już dawien dawno w
Konflikty są zawsze na kadencję wyciszone, a później wracają wybory i konflikty także. Dobrze, tylko poziom konfliktu też jest różny. I ten poziom konfliktu, który teraz gdzieś panuje, czy te całe masy konfliktów i nieporozumień, są dla mnie przerażające. Ja nie wiem właśnie, czy ja chcę w ogóle generalnie brać udział w debatach, które będą się odbywały, patrząc na ich prognozę i patrząc na ich zapowiedzi. Natomiast tak, jestem gotowy, ale życzę każdej gminie, żeby było jak najwięcej kandydatów, tak? Startując na urząd burmistrza Wieruszowa, nie musi pan brać udziału w debatach, wystarczy, że mieszkańcy... Jak mnie pan zaprosi, proszę pana, to musi pan. No właśnie. Ale tak całkiem poważnie, to można prowadzić inną kampanię wyborczą. Po prostu wyborcy niech pójdą do urny i ocenią, czy Rafał przybył dobrym burmistrzem przez ostatnie 4 lata. Nie, ale... Jest pan gotowy, wystartuje w wyborach? To znaczy, tutaj jest jak gdyby kwestia weryfikacji. Powiedzmy sobie tak, jeżeli chodzi o weryfikację, to z tego, co widziałem dzisiaj, przechodząc tutaj koło lustra, przyszedłem w spodniach, więc absolutnie jestem gotów, żeby się takiej weryfikacji poddać. Tylko czy jest kwestia pytania, czy Rafał Przybył był dobrym burmistrzem? Ja myślę, że nie ma tak naprawdę dobrych burmistrzów, bo wszystko, to znaczy są ludzie, którzy w pewien sposób dobrze zarządzają lub źle zarządzają, ale jest mnóstwo rejonów, w których ja też jak gdyby się zawiodłem i powiem tak, ja jestem też przerażony biurokracją, której tutaj dotknąłem i gdybyśmy wrócili tak naprawdę do różnych kandydatów i do osób, które krytykowałem, to w wielu rejonach musiałbym powiedzieć przepraszam, tak, po tym, co zobaczyłem, jaka jest biurokracja. Wiele słów i zarzutów oraz pewnych rodzaju gdzieś tam wniosków nie cofnę, natomiast mówię, biurokracja jest przerażająca i coraz bardziej toniemy w papierach, ale to już jest głos dla przedstawicieli. Zadam trzeci raz inaczej to pytanie. Wystartuje Rafał Przybył w wyborach na burmistrza? Raczej wystartuje, tak? Natomiast to nie jest, jeszcze raz powtarzam, kokieteria. Sytuacje się zmieniają. Ja też mam osobiste życie, tak? Też mam różnego rodzaju propozycje, ale tak to jest, że trzeba by się było poddać weryfikacji, chociażby po to, żeby zderzyć się z oponentami i żeby tak naprawdę gdzieś tam pobudzić znowuż dyskusję, w którą stronę ma iść gmina Wieruszów. Być może są lepsze pomysły, być może są lepsi kandydaci, tak? Ale to jak gdyby wymaga właśnie wyborów. A tego wyboru dokona nikt inny, tylko właśnie mieszkańcy. Rafał Przybył, burmistrz Wieruszowa, był gościem porannego programu Radia Stud. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.